każde słowo, które wypowiem, chcę, żeby było na chwałę Pana. Proszę Cię, Panie, o to, aby tak właśnie się stało. Tylko na Twoją chwałę. Amen. Ja tutaj tą relację z mojego postu podzieliłam sobie na takie trzy tematy, bo Pan Bóg mnie jak gdyby przez takie główne trzy tematy przeprowadzał. Prawdziwy pokarm, pierwszy temat, drugi wspólnota i trzeci Pan Bóg leczy. Kiedy zaczął się post w poniedziałek, otworzyłam Biblię, tą, którą otrzymałam z okazji chrztu. Z reguły czytam Biblię, tą, którą już mam od lat i podkreślaną, ale też codziennie otwieram tą. I jeszcze w niedzielę czytałam tutaj z Ewangelii Jana historię Samarytanki. Nawet nie wiedziałam, co jest dalej. Ale słuchajcie, jest poniedziałek i ja otwieram tą Biblię. I tam jest prawdziwy pokarm, pełnienie woli Bożej. I już wiedziałam, że tak naprawdę Pan Bóg jest ze mną, bo porusza ze mną temat pokarmu. Przed chwileczką tutaj siostra mówiła, że kiedy rozpoczynamy post, to no, myślimy o jedzeniu. I przeczytałam takie słowa. Tymczasem uczniowie prosili go: nauczycielu, zjedz coś. On im jednak odpowiedział: ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie. Uczniowie pytali więc siebie nawzajem, czy ktoś mu przyniósł coś do jedzenia. Wtedy Jezus powiedział: moim pokarmem jest wypełnienie woli tego, który mnie posłał, i dokonanie jego dzieła. I tak mnie uderzyły te słowa. Także moim pokarmem jest wypełnienie woli tego, który mnie posłał. I od razu uświadomiłam sobie, tak, naszym powołaniem także jest wypełnienie woli Pana Boga stosownie do naszego życia. I pierwszy werset, który mi się nasunął, bo czasem, wiecie, takie tematy drążymy gdzieś tam w głowie, jak rozpoznać wolę Bożą, ale od razu pierwszy werset, który mi się nasunął, że to wcale nie musi być nic wielkiego, jakieś wielkie zadania. Wiadomo, że czasami podejmujemy pewne ważne decyzje i możemy mieć dylematy, ale ten werset, który mi tutaj się nasunął, to ten z Kolosan 3,24. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie dla Pana, a nie dla ludzi. I tak właśnie rozmyślając nad tym wszystkim, tak, właściwie to może łatwo te słowa wprowadzić w czyn, w takich codziennych czynnościach, no nie wiem, czy sprzątanie, gotowanie, wykonywanie nawet pracy zawodowej, tak się przyłożyć, ale tak jak siostra Agnieszka powiedziała, no z Panem Bogiem przemawialiśmy tak głębiej te wszystkie tematy. Ja na pewno dużo lekcji mam do odrobienia w tej kwestii, w temacie relacji międzyludzkich, szczególnie w tych czasach, kiedy naprawdę i z ludźmi często i trudno się rozmawia, nie wiadomo, jaki temat podjąć, jakiego nie podejmować, żeby nie zranić, no i temat wypowiadanych słów. Naprawdę mam wiele, wiele do poprawy i wiadomo, też muszę tutaj podkreślić to, cały czas było to podkreślane, że my z siebie po prostu sami nie potrafimy nic dobrego uczynić. Im więcej Pana Jezusa będzie w nas, a też o to nam chodziło w czasie postu, żeby tą relację z Nim budować, ufam, że i z taką pokorą, że z Jego obecnością w moim życiu będę coraz lepiej i w tych kwestiach coraz lepsze owoce przynosić. I tu sobie napisałam w tym temacie: Panie, potrzebuję Cię po prostu. Tym drugim tematem tu napisałam wspólnota. Pierwsze dwa dni, tutaj rano przyszłam na godzinę 5 rano, na ten wspólny czas modlitwy, ale już w środę, ponieważ mnie czekała taka dłuższa jazda samochodem, jeszcze z dzieckiem czyimś, i powiedziałam sobie, no chyba nie przyjdę, no nie chcę być jakoś niewyspana, zmęczona, i ten czas spędzałam w domu i tak sobie myślałam, o, ale fajnie, w zasadzie to ja mogę sobie w domu o 5 nawet zrobić pobudkę
i ten czas spędzić, a duchem przecież połączę się z moimi braćmi i siostrami, którzy są tutaj. Ale wyciągnęłam też rozważanie, które czytam codziennie, słowo na dzisiaj Boba Gassa i przeczytałam takie. W ogóle tytuł od razu mnie uderzył. Potrzebujemy się nawzajem. I przeczytam tu fragment tego rozważania. Następnym razem, gdy będziesz spacerować po lesie, zatrzymaj się i przyjrzyj. Co się dzieje pod twoimi stopami? Korzenie drzew, łącząc się ze sobą, tworzą system wsparcia. Jeden ma dostęp do wody, inny do składników odżywczych, a jeszcze inny do światła słonecznego. Żadne pojedyncze drzewo nie ma wszystkiego, ale razem mogą rosnąć, kwitnąć i opierać się burzom życia. I do tego taki fragment z listu do Efezjan, 4 rozdział od 15 do 16. Byśmy rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. No i to wszystko, co przeczytałam, to utwierdziło mnie w tym, że po prostu tu już nie ma nad czym się zastanawiać, dyskutować, tylko po prostu przychodzić i być razem z braćmi i siostrami w tej wspólnocie. Nawet jeżeli z sobą nie rozmawiamy, jest wszystko, dzieje się w ciszy, to jednak się wspieramy nawzajem i siebie potrzebujemy. Jeszcze Pan Bóg leczy, trzeci punkt. Ja tak mówię krótko, bo wiadomo, tych myśli przewijało się bardzo dużo. W pierwszym dniu postu, to było popołudnie, nie wiem, może gdzieś około 15, po prostu przyszedł na mnie taki straszny ból głowy, że, no nie wiem, jeszcze nigdy takiego bólu nie miałam. Szczególnie nasilał się, kiedy głowę tak dawałam na dół i rzeczywiście różne myśli mi wtedy krążyły po głowie, bo to tak podobnie jak przy zapaleniu opon mózgowych. Być może myślałam sobie, a być może przechodziłam nawet COVID kilka tygodni wcześniej, bo miałam jakąś infekcję, wprawdzie nie robiłam testu, może to jakieś powikłanie. Ale i tak mi było w ogóle strasznie żal. Mówię, Panie Boże, zaczął się ten tydzień, do niego się przygotowywałam i miałabym nie przyjść na pierwsze nabożeństwo i w ogóle przerwać ten post. Nie. Po prostu zaczęłam się gorąco modlić i to nie w jakiejś, wiecie, takiej świętobliwej pozycji, tylko po prostu jak mi było najwygodniej, na brzuchu leżąc w łóżku, wylewałam łzy i ten ból ustąpił. Całkowicie ustąpił i ja mogłam codziennie tutaj być. Pan Bóg naprawdę leczy. Znowu dał mi dowód tego, że tak, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. Jeszcze spotkało mnie drugie uleczenie, drugie uzdrowienie. Od pewnego czasu, no już dłuższego czasu, ja zauważyłam pewien problem w przełyku, taki, że po niektórych pokarmach to miejsce było podrażnione, dostawałam jakiegoś ataku kaszlu. To trwało już dosyć długo i nawet skłaniałam się ku temu, że po tym tygodniu postu to muszę jednak wdrożyć jakąś procedurę u lekarzy, żeby zbadać, co tam się dzieje. I kiedy właśnie w piątek pastor modlił się i wzywał nas do tego, żebyśmy też prosili o uleczenie chorych miejsc i tak sobie pomyślałam, no właściwie to nic mnie nie boli, no ale to gardło. No Panie Boże, jeśli możesz, to proszę Cię, żebyś to uleczył. No i do tego momentu nie zdarzyło się nic z tego, co się działo wcześniej. Ja wierzę w to, że Pan Bóg mnie uzdrowił. Jestem mu za to bardzo wdzięczna. Ktoś by pomyślał, a no tam ból głowy i jakiś problem z gardłem. Ale dla mnie to jest dotknięcie mojego ciała przez wszechmogącego Boga. I to jest ten sam Bóg, który, nie wiem, leczy guzy, zabiera guzy i inne rzeczy wielkie robi. Dla mnie to ma taką samą wagę. Jestem mu za to bardzo wdzięczna.
No i jeszcze, no to byłyby te trzy punkty, ale takim ukoronowaniem tematu wspólnoty, jakby Pan Bóg mnie utwierdził w tym, że to był ważny temat dla mnie, wspólnota, bo mam takie tendencje czasem do uciekania w jakąś samotność, jak no, tylko ja i Pan Bóg. Myślę, że każdy czasem takie momenty ma. To była niedziela. Myślę, że każdemu się zdarza, że pojawi się jakiś taki smutek gdzieś wewnętrzny, o którym tylko ja wiem i Pan Bóg. Nie mówię o tym z kimś innym i tak się zdarzyło w niedzielę. Nie umiałam się po prostu uwolnić od pewnych tematów, które rzeczywiście jakiś budzą smutek, może trochę trwogi. No i tak to było właśnie w czasie nabożeństwa. Nie, żeby mi to jakoś bardzo przeszkadzało w odbieraniu, bo odebrałam to nabożeństwo tak bardzo pozytywnie i całe, ale jednak to było. I wiecie co, wychodząc z tego, tutaj z tej sali, już zrobiłam pierwszy krok na schodach i biegnie, widzę, że biegnie taka kochana siostra, siostra Ewa. I ona biegnie i mówi, wiesz co, ja cię muszę przytulić. I ona mnie po prostu przytuliła, ale widziałam, że ona tak jakby trochę przerażona, że coś robi. I ja to odebrałam jako po prostu, to było przytulenie siostry i przytuliła mnie i poszła sobie. I ja to odebrałam jako takie przytulenie od Pana Boga, że to On mnie przytulił i powiedział, już zostaw to, ja się tym zajmę. I to mnie bardzo wzruszyło. Muszę porozmawiać z tą siostrą i zapytać, skąd ona wiedziała. Ja się tego nie spodziewałam, naprawdę. I to było dla mnie coś tak pięknego. I taka też refleksja mi się nasunęła, że kiedy nie będziemy zasmucać Ducha Świętego, przede wszystkim mówię to do siebie, różnymi postawami niewłaściwymi, może głównie wobec innych ludzi, to też będziemy wiedzieli, co zrobić w danym momencie. I może to być zwykła rzecz, a ona jest dotknięciem Pana Boga. Dziękuję.